Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. E, na zakończenie akcji crowdfundingu e, browarów Rężel, która dosłownie kończy się we wtorek, 25, równo z końcem karnawału w ogóle. E, i ja to nagrywam oczywiście wcześniej, ja to nagrywam w sobotę. Jak na razie na liczniku 1 415 no, szanse na 4 miliony są praktycznie żadne, ale może dwa. Nie wiem. Zwykle w te ostatnie dni sporo osób się decyduje. Jak już widzą, że no, ostatni termin, w sumie chciałem, nie. No i pomyślałem, że właśnie z tej okazji nagram też film, to jakby nie jest ustalone z wrężlem, ale słyszę, że dobre są te piwa w ogóle, a dostałem je przy okazji nagrywania filmu, materiału z, z, na temat crowdfundingu Akcja wrężel. I pomyślałem, że nagram, być może komuś przypomnę, kto się zastanawiał nad tym. I może ten. E, tam na filmie było powiedziane, że tak naprawdę dwie bańki by załatwiały temat. E, oczywiście im więcej, tym lepiej. E, no, z, gorą, go, z całego serca życzę tego browarowi Wrężel, żeby te dwa miliony zebrał. A co my tu mamy? Tu mamy właśnie dwa piwa na piąte urodziny browaru Wrężel. Nazywa się Tropical White, e, Tropical Bread IPA Barrel Aged i na jednym mam napisane Nazwa beczki Slyrs, a na drugim Bowmore. I powiem szczerze, że ja widziałem w sklepie jeszcze, jeszcze przed samym crowdfundingiem widziałem w sklepie tą wersję Bowmore i już ją miałem w rękach, a mówię nie, Bowmore to jest torfowa whisky, nie, dzięki. Okazuje się, że niesłusznie, znaczy zaraz zobaczymy, czy tak jest w istocie, ale zapewniał mnie Adrian Kukułas, y, y, piwowar i, i prezes y, Browaru Rangel, zapewniał mnie, że um, be, bez żadnych obawień mogłem kupić, dlatego że y, to jest beczka już ileś razy, chyba dwa razy użyta i potem użyta tylko po to, żeby było w niej drewno i można w niej było trzymać piwo, zaszczepione blendem, Bretanomycesów. Yy, I tak naprawdę ona już nie powinna oddawać torfu. Zaraz się przekonamy, czy tak jest w istocie. Piąte urodziny wrężla. To właśnie z tej okazji przekazujemy w Wasze ręce Tropical IPA w edycji limitowanej. Zostało ono poddane dodatkowej fermentacji drożdżami Amalgamation Bread Super Blend The Yeast Bay i leżakowane w berce po whisky. Składniki. Słody jęczmienne, słody pszeniczne, chmiele amerykańskie, owoce. Ananas, pomarańcza, mango. Czyli to jest chyba po prostu ich yy, Tropical Imperial, Imperial IPA. Um, yy, no i tyle. Mamy tu, że ekstrakt yy, 19,1, alkohol 8,5. Zacznijmy od Bowmore. Miejmy to za sobą. Mam nadzieję, że gdyby było niedobre, no to, yy, prawda, yy, slurs yy, yy, zmarzę ewentualny. Posmak spalonych, spalonych przewodów elektrycznych, spalonej trafostacji i tak Tak, whisky torfowe mi się kojarzą. Jednak się nie przekonałem. Czasami, jak to jest taka naprawdę subtelna nuta, to jeszcze jestem to w stanie znieść. Ale generalnie jednak dziękuję. Postoję. No to spróbujmy. Tropical White na piąte urodziny. Nie jest nic przegazowane. Browar Wrężel. Butelka, gdyby ktoś się pytał, 750 ml, czyli butelka winna. Czyli takie jak trochę dwa wina. Barba bardzo ładne, klarowne, niezbyt wysoko nasycone. Coś tam się tutaj formuje po tym dość agresywnym nalewaniu, ale na pewno ładna nie jest. Ładna nie jest. Leciutki torf jest. Leciutki jest, ale rzeczywiście taki chyba akceptowalny. Natomiast są też owoce i są też owoce z bretów, czyli takie trochę gruszki. Ale troszkę torfu jest. No dobra, spróbujmy. No, ale fajne. Jest goryczka, po pierwsze, więc IPA. Po drugie, jest torfowość ale zmieszana z mm, takimi fenolami od drożdży od, od bretów chociaż i jakby mi nikt nie powiedział, że to jest od Bowmore, to bym pomyślał, że to jest kwestia tych bretów że może ta fermentacja tam nie poszła super w dobrą stronę i trochę się pojawiło takich rzeczywiście lekko już drażniących nut. Podobna, e, podobna sytuacja była w którymś z tych piw, a wiem w którym, American, Sour American Bread Ale z serii Funky and Wild e, Marienstadu. Tam nie było torfowej whisky, e, beczki, a podobne nuty, takie lekko na granicy już Drażnienia mnie, ale jeszcze do przeżycia. Natomiast jest też przyjemna owocowość, cytrusowość. I tutaj trudno mi rozstrzygnąć, ile tych owoców jest dodanych owoców, a ile jest zbretów, ale to nawet chyba lepiej. To znaczy, to jest rzeczywiście taka wykwintna kompozycja złożona. Trudno wy poza może tym, tym tą nutą torfu. Trudno zidentyfikować poszczególne nuty. Jest winnie. Jest długa goryczka. Jest, czyli jest IPA. No, nawet z tym torfem, który naprawdę jestem na 90% pewien, że gdybym nie było napisane, to bym go nie wyczuł. Znaczy, nie, nie, nie zidentyfikowałbym go jako torf. Wyczułbym, że jest tu coś, co mi tak nie leży, ale założyłbym, że to po prostu ta fermentacja tymi dzikimi drożdżami poszła w ten sposób. Kwaśność jest na raczej niskim poziomie, niskim, średnio niskim, nie jest to bardzo kwaśne piwo, no naprawdę powiem Wam, że robi wrażenie. Robi wrażenie, nie, nie pamiętam już ceny, wiem, że chciałem to piwo kupić, nie, nie mogło mieć jakiejś absurdalnej ceny, ale, yy, ale w końcu się przestraszyłem tego Bowmore. Bardzo ciekawe, złożone i jeszcze przez tę goryczkę. To się nieczęsto zdarza, żeby piwa bretowe były tak goryczkowe. Brawo za odwagę i brawo za ułożenie, bo ta kompozycja torfu, wysokiej goryczki, bretów i do dodanych jeszcze owoców naprawdę gra razem. Także może Fuchs. Tak bym trochę obstawiał, bez złośliwości żadnych, ale yy, no nie jest to efekt jakiegoś yy, lat prób, tylko po prostu. No, beczka dwa razy użyta, więc już do, do leżakowania risów się nie nada. Yy, blend, czas i dobre piwo bazowe. No i co wyjdzie, to wyjdzie, nie? No i wyszło naprawdę niesamowicie ciekawe piwo. I wcale nie jest takie kwaśne. Znaczy, prawie w ogóle, znaczy, no może minimalnie jest podniesiona kwaśność, ale na pewno to nie jest piwo totalnie kwaśne. Także to też plus, nie jest to ocet, piwie, ocet piwny czy coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o etykiety, no mogą się podobać. Mamy tutaj jakieś takie rododendrony, jakąś taką dżunglę, i in the jungle. Tutaj jakiś kot, tu jakieś oczy, tu jakiś taki stwór, który mi się z czymś kojarzy, ale nie wiem z czym. Eee, mogą się podobać. Nie są może jakieś genialne, ale intrygujące. Kapsel firmowy, wrężal. No, i tutaj też troszkę tej beczki zostało, z kolei takiej bardziej waniliowej, czyli no, ostrze sobie zęby na to piwo. Również niezbyt wysoko nasycone. Pytanie, czy. Czy piwo jest w ogóle niepastryzowane, niefiltrowane, więc o, ale jednak ładniejsza piana. Czy ono będzie dofermentowywać być może w tych butelkach? E, mam nadzieję, jest dość wytrawny, nie jest słodkie, e, więc mam nadzieję, że granatów nie będzie. A, no idealnie klarowne. Tak, jest wanilia. Zupełnie inny aromat. Ale też mniej e, cytrusowy, paradoksalnie. Wanilia jednak silniejsza. Spróbujmy. No, zdecydowanie bardziej w megusta. Bardziej miękkie. Zaokrąglone tą wanilią z beczki. Nie no, to jest naprawdę turbosztos. Słuchajcie, zaokrąglone tą wanilią, cytrusowe ale te cytrusy dużo mniej wyraźne niż w wersji Bowmore. takie wygładzone z wyraźną goryczką, ale jednak to, to, ten Bowmore jest jednak bardziej taki charakterny. Chciałem powiedzieć ostrzejszy, ale on nie jest ostrzejszy. On jest bardziej skomplikowany i trochę trudniejszy w odbiorze. To jest dużo łatwiejsze. Nuta gorzkiej pomarańczy, bo goryczka, pomarańcza i ta wanilia. Takie, e, takie czekoladki e, dzieciom przywiozłem z, e, z Anglii, polecone zresztą tam przez e, Bartka jako dobry gift. Nie wiem, jak one się tam nazywają, takie, że jak otworzysz to, tam się rozkładają jak cząstki pomarańczy i one są, smakują takim właśnie um, takim pomarań likierem pomarańczowo-czekoladowym, nie? to tutaj jest ta nuta właśnie tej tego likieru pomarańczowego. A ta wanilia mi się kojarzy z kolei właśnie z czekoladą, I, i czuję, że ta goryczka jest tutaj taka czekoladowa. Może sobie wmawiam, pewnie tak, ale. Aczkolwiek może nie, bo to była prawdopodobnie beczka po risie. Więc być może, że jakieś nuty takie czekoladowe tam przetrwały. Więc naprawdę. Życzę Browarowi Wrężel jak najlepiej. Życzę jakiegoś ostrego finiszu, takiego, żeby rzeczywiście był atak na 2 miliony. Um, świetne piwa. Naprawdę, to jest nie do końca w moje gusta, ale jestem pewien, że są ludzie, którym będzie smakowało nawet bardziej niż ten Slurs, bo jest ciekawsze. Jest ciekawsze, więcej się dzieje. Jest, mam wrażenie, jaśniejsze. bardziej złożone. Już jak już się przyzwyczaiłem do tego torfu, to on już jest ok, ale, ale jest. cały czas go czuję. zupełnie inny charakter goryczki. Tutaj jest taka e, długa, ale czekoladowa, a tu jest taka bardziej właśnie grejpfrutowo fenolowa. A tu jest nuta gorzkiej pomarańczy, takiego likieru z gorzkiej pomarańczy, niesłodkiego, lekko kwaskowego, ale bardziej na takim poziomie cytrusowość pomarańczy, czy tam grejpfrutów. Ta goryczka jest taka właśnie grejpfrutowo może czekoladowa, niż pomarańczowo-czekoladowa. No, slirs polecam po prostu za każdą cenę. To jest... Według mnie Turbo Sztos. Bowmor myślę, że sztosem nazwać można. I podejrzewam, że są tacy, którzy uszeregują je odwrotnie. To znaczy, ktoś powie, że Bowmore lepsze niż, niż Slurs. Ja jednak tradycyjnie wolę te nuty waniliowe, takie troszkę łatwiejsze. No i mam nadzieję, że tak dobre piwa na piąte urodziny są dobrym znakiem tego, czego możemy się spodziewać po nowym browarze Wrężla gdzieś w 2021 2022 roku. Tam mam nadzieję też program Barrel Agingowy będzie kontynuowany. Była nawet mowa w tym filmie o tym, że w dalszym etapie planowany jest osobny budynek na piwa dzikie, żeby nie zakazić tam niczego. No, jak na razie, jak na razie jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Ten, ten slurs z pełną odpowiedzialnością możecie mi zarzucać, że a, bo współpracowałem przy crowdfundingu, to teraz tutaj wyciągam za Możecie tak sobie mówić. Ja wiem, że to jest naprawdę turbosztos. Niesamowicie ciekawe piwo. Goryczkowe, waniliowe, cytrusowe i co najśmieszniejsze, goryczka ma posmak czekoladowo-grayfruitowy. Być może sobie trochę wmawiam po tym, po tym właśnie, po tej pralince angielskiej, ale, ale wyraźnie czuję taki czekoladowo-grayfruitowy posmak. Życzę, życzę jak najwyższej kwoty na końcu zbiórki. Kto jest zainteresowany, polecam obejrzeć film z... Wywiad z Adrianem, Olczy, z Adrianem Kukułą i Pawłem Olczykiem na temat tej całej zbiórki crowdfundingowej jest jeszcze czas do końca wtorku, do końca, do 20, do końca 25 lutego, czyli do końca karnawału. A zatem do usłyszenia. Cześć!